Drodzy widzowie, witajcie serdecznie. Pozwólcie mi przywitać Piotra Woźniaka, bo jestem dziś z nim powtórnie. Witaj, Piotrze. Witam cię, Zygi. Drodzy widzowie, mieliście okazję zobaczyć naszą pierwszą wspólną audycję. Poleciała w niedzielę, 4 czerwca. Dla mnie to była szczególna audycja, dlatego że poznałem tam w tej audycji, dzięki Piotrowi, pewnych 10 fundamentalnych zasad, o których wiedzą i mówią rodzimi mieszkańcy Australii, aborygeni, a o których tak mało wie świat zachodni. Pewnie wie, bo Piotrze, to jest książka, która została wydana w Stanach, prawda? Ta, która mówi o tych 10 fundamentalnych zasadach. Ja myślę, że najlepiej będzie, jeżeli ja po prostu pokażę tę książkę i ktokolwiek jest zainteresowany, będzie mógł ją sobie odszukać. Tym, że wiadomo, czyli przesłanie od zawsze, jakby można było polski tytuł przetłumaczyć. Mhm. Tak, ta książka jest tylko dostępna w wersji angielskiej. Przynajmniej ja nie udało mi się znaleźć tłumaczenia polskiego na rynku. Mhm. I wiecie co, pozornie mogłoby się wydawać, że temat dzisiejszego spotkania będzie odległy od tamtego, ale tak nie jest. On jest bardzo mocno powiązany z tym pierwszym tematem, z tą pierwszą audycją, a dzisiejszy temat, można by nazwać chyba tak tą audycję, wielki człowiek. Czym jest albo kim jest wielki człowiek, Piotrze? Koncept wielkiego człowieka nie jest czymś nowym, bo zajmował się tym tematem już Emanuel Swedenborg. Dla mnie inspiracją do wielkiego człowieka była twórczość George'a Carey. George Carey również w swojej twórczości zawarł wiele wątków dotyczących wielkiego człowieka. I dla mnie był to początek historii do projektu, który nazwałem projekt wielkiego człowieka albo kosmicznego człowieka na mapie świata. W 2020, a w tej chwili mamy rok 2023, dzięki właśnie tej inspiracji, zaczynając tylko od kilku drobnych informacji, udało mi się temat, myślę, że dosyć mocno rozwinąć. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać, tym chciałbym się podzielić, to bym chciał przedstawić. Jestem ciekaw teraz reakcji naszych widzów, kiedy słyszą pojęcie wielki człowiek po raz pierwszy, czy bardziej kojarzy im się to z takim opisem człowieka jako takiego, czyli poszczególnej jednostki, czy też wyczuwają w tym inną treść. Ja wyczuwam, tym bardziej, że też znam już tą twoją pierwszą część tej książki, przeczytałem ją z ciekawością. Zatem przybliżmy tego wielkiego człowieka na globusie, czy też na planie ziemskim. Kim on jest? To jest temat tak rozległy jak anatomia ludzkiego ciała. Czyli każdy z nas zna mniej lub więcej właśnie anatomię swojego ciała. I teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie fraktalnie wyobrazić coś, co stanowi ciało wielkiego człowieka, będzie to proporcjonalnie dużo, dużo większe od ludzkiego ciała. Jeżeli byśmy to chcieli zobrazować, to właśnie Ziemia jest mapą wielkiego człowieka. Czyli geograficznie możemy przypisać poszczególne części wielkiego człowieka do poszczególnych miejsc na mapie świata, czyli według Polski. Ja może posłużę się takim cytatem, co też dla mnie było bardzo istotne. Autor nieznany, cytat brzmi, właściwie to są dwa cytaty, brzmią one tak. Czego umysł nie wie, tego oczy nie zobaczą. I drugi cytat, myśl sercem, bo serce wie wszystko.
Ten pierwszy wiele mówi, bo znamy tę historię Indian, którzy nie widzieli ogromnych korabli, statków, kiedy te przypłynęły do wybrzeży Ameryki Południowej, prawda? Czego umysł nie wie, tego oczy nie widzą. Zgadza się. I ja nawet sobie zrobiłem taki tytuł roboczy właśnie tego całego materiału, książki, którą jeszcze nie ukończyłem, bo to jest temat, tak jak mówię, jest olbrzymi. I nazwałem tą książkę W poszukiwaniu serca wielkiego człowieka. Mnie osobiście bardzo intrygowało, skąd ja pochodzę. Jeżeli rzeczywiście my jesteśmy częścią większego organizmu, to chciałbym wiedzieć właśnie, do której części ja należę. I przede wszystkim musimy szukać miejsca, gdzie każdy się z nas urodził. To będzie to miejsce, gdzie po prostu należymy, czyli z racji urodzenia. I udało mi się w pewnym stopniu właśnie sprecyzować właśnie to miejsce, gdzie ja się urodziłem, a urodziłem się w Wałbrzychu. I udało mi się przypisać to miejsce właśnie do anatomii wielkiego człowieka. Ale do tego musimy dojść stopniowo, bo tak, po kolei, dlatego że, tak jak mówię, temat jest bardzo rozległy i chciałbym to zrobić właśnie stopniowo. Ja mam tutaj dużo materiałów, które częściowo będę chciał czytać, dlatego że one się odnoszą do anatomii. To pierwsze, to pozwól mi tak, żebym skonstatował dla naszych widzów. Czyli twoja teoria jest taka, że wielki człowiek, ten ziemski, ten globalny, jest odbiciem nas samych. Czyli inaczej mówiąc, to co na górze, to na dole, tak? Dokładnie, dokładnie. Możemy to ująć w ten sposób. Każdy z nas posiada ciało fizyczne, które jest skupiskiem komórek. I teraz, jeżeli w naszej wyobraźni spróbujemy sobie stworzyć obraz, gdzie my zmniejszamy się właśnie do takiej komórki. Która jest widoczna, tak, która jest widoczna tylko pod mikroskopem. I wtedy my dokładnie będziemy tym samym, czym jest komórka w naszym ciele, czym my jesteśmy właśnie jako komórka w skali ziemskiej, w organizmie wielkiego człowieka. Czyli tak naprawdę my dla komórek jesteśmy wszechświatem. Dokładnie. Albo gdybyśmy spróbowali skurczyć nasze ciało do wielkości ziarenka piasku, to wtedy wszystko, co by było dookoła nas, byłoby niezliczoną ilością wszechświatów, które nas otaczają. To tak najprościej, jak można zobrazować. I mnie tak samo jeszcze osobiście, zresztą myślę, że każdego Polaka interesuje właśnie historia Polaków, to dlaczego tak często Polacy brali udział w różnego rodzaju bitwach, potyczkach, bataliach, wojnach, powstaniach, dokładnie. Charakter w ogóle właśnie Polaków, właśnie ta bitność, bronienie swojego, to są pewne cechy, które każde z narodów posiadają i te cechy również są przypisane do poszczególnych części ciała i o tym też będzie, myślę, że będzie okazja jeszcze powiedzieć może przy następnych spotkaniach, ale bazując na wiedzy, która jest mi znana i sercem, i umysłem, właśnie skłaniam się ku temu stwierdzeniu, że mapa naszego świata jest alegorią projekcji wielkiego człowieka. I dokładnie to, co dzieje się cyklicznie w ludzkim organizmie, to dokładnie to samo dzieje się właśnie w naszej rzeczywistości, która nas otacza. Czy chcesz przez to powiedzieć, że na przykład funkcje niektórych organów odzwierciedlają funkcjonowanie świata tam w danym miejscu? Na przykład, wiesz, żółć, prawda, czy woreczek żółciowy, nie? Czy żołądek, czy serce, tak? Jak najbardziej. Tutaj
bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić się do swojego wnętrza. Czyli poprzez badanie procesów, jakie zachodzą we wnętrzu człowieka, będziemy mogli zobrazować projekcję zewnętrzną, która dzieje się właśnie dzieje się w rzeczywistości, która nas otacza, czyli w świecie, w którym my żyjemy. Mhm. I właśnie w wydarzeniach historycznych został przedstawiony obraz, w którym my, jako ludzkość, jesteśmy właśnie fraktalnie częścią większego organizmu, czyli tego właśnie większego człowieka. Jeżeli pójdziemy jeszcze o krok dalej, to możemy powiedzieć, że fraktalnie następny większy człowiek to będzie kosmiczny człowiek, a następny jeszcze większy człowiek to będzie galaktyczny człowiek. Wszystko jest fraktalne. I teraz historia wielkiego człowieka właśnie została zobrazowana w wydarzeniach historycznych poszczególnych narodów. I udział w większości tych wydarzeń historycznych brali Słowianie, w tym Polacy. I zarówno jako grupy, i tak samo jako wybitne jednostki. I tutaj zdumiewające jest często to, jak intensywnie, jak aktywni byli niektórzy właśnie z naszych bohaterów narodowych. Jako przykład tutaj podam Tadeusza Kościuszko, Józefa Bema, którzy spędzali mnóstwo czasu na wielu kontynentach, i w Europie, i w Ameryce właśnie północnej. I jeżeli weźmiemy pod uwagę środki transportu, jakimi ówcześnie dysponowano, to musieli oni właściwie większość swojego czasu spędzać właśnie w podróży. Podróży. Wiesz co, ale, ciągle ale mnie to zadziwia. Tylko jeszcze dokończę, ale gdybyśmy zaczęli patrzeć się właśnie na te ich podróże nie na zewnątrz, tylko wewnątrz, to może wtedy to by nabrało innego sensu. Czyli to wewnątrz, myśli, przybliż to. Czyli wewnątrz organizmu, czyli możemy podróżować na zewnątrz, czyli polecieć samolotem, polecieć obecnymi właśnie środkami transportu, które są dostępne, popłynąć statkiem. Ale są również sieci kanałów, tuneli, którymi też, jeżeli byśmy weszli do wewnątrz, do ludzkiego organizmu, można się po prostu przemieszczać. Czyli są jakieś połączenia wewnętrzne i są jakieś połączenia zewnętrzne. Rozumiem. Jeżeli rozważymy właśnie intensywność podróżowania naszych bohaterów narodowych, tak jak wymieniłem Tadeusza Kościuszki, Józefa Bema, dla przykładu, to może rzeczywiście ich podróżowanie odbywało się przez jakieś wewnętrzne drogi, a nie tak, zewnętrzne. Bo słuchaj, to zawsze mnie to zastanawiało, że przecież w dobie, kiedy nie było internetu, a poczta działała na zasadzie takiej, że wysyłam list statkiem i on musi popłynąć na tamten kontynent tak długo, jak płynie statek. No to są czasami długie tygodnie, czasami miesiące. To w jaki sposób oni się dowiadywali? Bo najpierw musieli się dowiedzieć, że jest jakaś sytuacja, w której oni mogą wziąć udział, tak? Potem podjąć decyzję, a potem zorganizować to wszystko, a potem popłynąć, a potem jeszcze wrócić, a tam jeszcze na miejscu wykonać pewne rzeczy. To zajmuje niesamowicie dużo czasu. Więc wydawało mi się to zawsze... czegoś mi tu brakowało w tym wszystkim. Pojęcie czasu, tak? Dokładnie tak, jak mówisz. I nawet teraz, gdzie środki transportu i podróżowanie wydaje się nam w miarę łatwe i dogodne, i tak zajmują dużo czasu. Tak. Czyli samo przygotowanie, samo podróżowanie już może nie jest tak długie, ale przygotowanie i później gdzieś tam dotarcie do celu, to jednak zajmuje dużo czasu mimo wszystko. I teraz, jeżeli mógłbym nawiązać właśnie do inspiracji, którą otrzymałem od George'a Carey, od jego twórczości, wypisałem sobie, i tutaj podam właśnie takie przykłady, które będą takim przedsmakiem do tego, co będzie później. Czyli to, co George Carey w swojej twórczości zostawił, to jest, tak żeby rozjaśnić po prostu tą myśl wielkiego człowieka w przełożeniu na narody. Czyli tutaj mamy odniesienie według George'a Carey do
Rosji, z tym, że tutaj trzeba bardzo być uważnym, dlatego tutaj jest bardzo pomocna etymologia. Rosja, jaką my obecnie znamy, nie jest tym, o czym ja w tej chwili mówię. Chodzi o Ruś. Od tego się wzięła nazwa Rosja. Chodzi o Ruś i od wyrazu Ruś pochodzi wyraz Rosa. I tutaj jest cytat właśnie od George'a Carey, który sobie pozwolę przeczytać. Z tej Rosy, która spływa w dół do ciała z wilgotnego opadu atmosferycznego, Ziemia Matka, Mateńka Ruś, Mateńka Rosja, przyciąga ducha, czyli Rosę. Czyli anatomicznie Ruś ma odniesienie do substancji mózgowej. I to jest jeden przykład i to jest w bardzo piękny sposób zobrazowane, jak dochodzi do zmaterializowania ducha w naszej rzeczywistości. Czyli to jest ten pierwszy moment, zmaterializowanie, które zaczyna się właśnie w części mózgu ludzkiego. A drugim przykładem jest Polska, Poland po angielsku, Pol, czyli Polak, pisane P-O-L-L-E, przepraszam, i oznacza biegun, słowo Pol, oznacza biegun, słup, Polak, stworzeń, trzpień, oś. Anatomicznie odnosi się do systemu mózgowo-kręgowego. Czyli tutaj jest łącznik, czyli biegun, jak sama nazwa wskazuje, i ciało ludzkie jest oparte właśnie na biegunowości. O tym też będzie dużo mówione później. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale powiem ci, co od razu mi przyszło na myśl. Moja mama miała takie powiedzenie, że wprawdzie tata jest głową rodziny, ale szyja nią kręci. I tutaj mamy analogię, słuchaj. Te ciągłe dochodzenie się z Rosją, Polska, Rosja, prawda? Próbujemy tą głową kręcić. W tych wszystkich powiedzeniach jest zawsze jakaś prawda, tylko trzeba wiedzieć właśnie, czego ona dotyczy. A jeżeli zwrócimy się ku anatomii, to myślę, że wtedy będzie łatwo zrozumieć, o co chodzi. Okay. I kolejnym przykładem jest Kanada, pisana przez C, Canada, odnosi się do słowa kana, również pisane przez C, C-A-N-A. Ta kana, czyli trzcina, czyli piszczałka, z tego jest zbudowany system oddechowy i anatomicznie odnosi się do płuc i ich funkcji łączenia powietrza i krwi, które stają się wodą życia. I to jest też jeden z procesów, który właśnie dzieje się w ludzkim ciele z każdym oddechem, dosłownie, z każdym oddechem. Także to są te trzy przykłady, które zainspirowały mnie do stworzenia projektu właśnie Wielkiego Człowieka, dlatego że nie udało mi się znaleźć, tam jeszcze jest parę informacji o George'a Carey na temat innych narodów, ale to są śladowe informacje. I on tego nie rozwinął, nie? Nie, przynajmniej w tych źródłach, które mi są dostępne, nie udało mi się nic więcej znaleźć. I teraz bazując na tych trzech przykładach, zapisałem sobie w swoim podręcznym kajecie właśnie ten projekt i tutaj z pomocą mi przyszło śnienie, dlatego że dostałem mnóstwo, to była sekwencja snów, w których otrzymywałem wizualnie podpowiedź do zobrazowania Wielkiego Człowieka. Każdy z tych snów musiałem zapisać, żeby go później przetworzyć na słowa. To jest dosyć trudne, dlatego że mówią, iż jeden obraz jest wart 1000 słów. Tak. Także musiałem pójść w drugą stronę, żeby to właśnie zapisać na papierze. W każdym razie warto było, bo efektem tego jest to, czym będę się mógł, zaczynając od dzisiejszego programu, z Państwem podzielić. I udało mi się naprawdę dosyć dużo zdekodować, że tak powiem, właśnie tych anatomicznych miejsc na mapie świata, chociaż istnieje jeszcze bardzo dużo białych plam, ale myślę, że to jest kwestia czasu, że mam nadzieję, że z Państwa pomocą, jeżeli uda mi się Państwa zaprosić do wspólnej... Właśnie, tak pomyślałem, żebyśmy wspólnie odkrywali.
Chciałbym, żeby to było w formie gry i zabawy, pół żartem, pół serio, dlatego że to nie musi być prawda dla wszystkich z nas. Jeżeli ktoś znajdzie sobie w tym właśnie swoją prawdę, bardzo proszę o współpracę. I ja podzielę się z Państwem sposobem, w jaki mi udało się zdekodować poszczególne części ciała wielkiego człowieka, ale to nie musi być dokładnie ten sam wzór. To może być przykład, to może być inspiracja. Każdy może znaleźć swoją własną metodę. No, powiem Ci, że mnie fascynuje ta projekcja Twoja, bo to jest tak, jakbyśmy wyruszali w świat odkrywać coś nowego, nowe przestrzenie. Z jednej strony coś nowego, a z drugiej strony to tak stare jak świat, dlatego No że tak. pewne rzeczy po prostu są wizualnie niedostępne. Z lotu ptaka możemy zaobserwować pewne rzeczy, tak jak na przykład Nazca, olbrzymie Albo rysunki. starożytne twierdze, prawda? Cytadele. Tak, dokładnie. Ale tutaj właśnie piękno polega na tym, że z jednej strony mamy swoje ciało, które jest właśnie naszym, właściwie to jest skarbnica wiedzy. Dzięki ludzkiemu ciału możemy właśnie obrazować to, co jest wizualnie za duże, żeby to ogarnąć wzrokiem. Także mam nadzieję, że to się uda jakoś połączyć i zgrabnie to właśnie zdekodować. Nawet spotkałem się z takim stwierdzeniem odnośnie leukocytów, które są białymi ciałkami przeźroczystymi w ludzkim ciele, że naukowcy, którzy badają leukocyty, mają trudności w badaniu szczegółowym, żeby osiągnąć jak najwięcej informacji na ich temat. Tam próbowali na przykład z użyciem pierwiastka merkury, przepraszam, rtęć, wprowadzali właśnie do leukocytów, żeby były bardziej widoczne. Ale tak po cichu sobie myślę, że może właśnie to jest ta metoda, którą ja proponuję, że i naukowcy też będą mogli dzięki temu dojść do pewnych rzeczy, które laboratoryjnie są dla nich właśnie niedostępne. Także mam nadzieję, że to jest dobry początek do czegoś nowego i tutaj temat jest, tak jak mówię, jest tak olbrzymi jak ludzkie ciało, jak anatomia ludzkiego ciała i to już indywidualnie według tego, kto akurat będzie zainteresowany, kto się będzie chciał tym zająć. To zapraszamy do przygody. Wiedza jest uniwersalna, także ja tutaj nic sobie nie uzurpuję, że to po prostu jest moje, że ja coś wynalazłem. To jest odkrywanie czegoś, co już po prostu kiedyś dawno było, ale zostało zakryte. Pomógł Ci w tym, przypomnij mi nazwisko, bo uleciało mi. George Carey. George Carey. Czy to jest człowiek żyjący jeszcze aktualnie? Nie. Nie, on żył na przełomie XIX i XX wieku. Rozumiem. Jego główną pracą było przyporządkowanie 12 ciał ludzkiego ciała do 12 soli mineralnych i do 12. A, rozumiem. I stąd ta twoja książka. Tak. Tak, bo ty jesteś autorem książki o solach mineralnych wydanej przez Indygo. Tłumaczę. Tłumaczę, przepraszam. Wydanej przez Indigo Book. Tak, tak, zgadza się. Ja bym chciał dzisiaj może rozpocząć od tematu, od którego się wszystko zaczęło, czyli od źródła głosu. Ale zanim jeszcze zacznę właśnie na temat źródła głosu, chciałbym jeszcze ja mam tutaj wypisane coś ciekawego, czym też chciałbym się podzielić z Państwem, a co się odnosi właśnie Polski i co się odnosi energetyki. Jeden z punktów zasad właśnie fundamentalnych według mądrości aborygeńskiej odnosi się do zarządzania własną energią. I tutaj na tym przykładzie ja podam, jak ta energetyka została zmieniona na przykładzie miasta Kraków i miasta Królewiec.
Nas Polaków oczywiście interesuje historia Polski, właśnie historia naszego narodu polskiego. I cała historia narodu polskiego właśnie toczy się wokół Krakowa. A Kraków od wieków uznawany był właśnie za serce polskiego narodu. I proszę zwrócić uwagę na położenie Krakowa właśnie w jednej linii z Królewcem, który obecnie nazywa się Kaliningrad. Królewiec, to jest ciekawostka, był kolebką kodyfikacji pierwszych zasad polskiej pisowni języka literackiego i ujednolicenia nowoczesnego polskiego systemu ortograficznego. Nazwa miasta Królewiec mówi sama za siebie. I tak jak mówię, połączenie z Krakowem, a Kraków, zanim otrzymał nazwę używaną obecnie, nazywał się Car Dome. Dokładnie tak jak mówię, Car Dome. I cardo, czyli cardo, odnosi się do serca, tak jak cardio od greckiego, a do serca, czyli do króla, a dome do jego siedziby. Także tutaj mamy etymologicznie pięknie wyjaśnione, skąd się wzięła właśnie rola Krakowa jako miasta królewskiego. I kiedy Kraków przestał być stolicą Polski, czyli przestał być sercem Polski, została całkowicie zmieniona energetyka właśnie przepływająca na tej osi pomiędzy Krakowem a Królewcem. A Królewiec, nazwa została zmieniona na Kaliningrad. Kali to jest nazwa indyjskiej, hinduskiej bogini śmierci. Bogini śmierci. Tak, żyjemy w Kali Yudze. Widzimy, jak dominują właśnie te ciemne, mroczne siły. I sylaba K to są starosłowiańskie, starorosyjskie runy. Odnosi się do formy, która pochłonęła wszystko. To mamy często używane tak samo w języku tureckim, na przykład pustynia Karakum. Tam już praktycznie życie przestało istnieć. I K, forma, która pochłonęła wszystko, a Ra odnosi się do światła, do blasku, czyli K pochłonęło Ra. I to się odnosi tylko do wyrazów, jeżeli K znajduje się na początku jakiegoś wyrazu, tak jak właśnie Kali, Kaliningrad, Kara, Karakum. Jest bardzo dużo mądrości właśnie w runach starosłowiańskich. Ja dużo korzystałem z stron rosyjskojęzycznych, niestety, ale w polskojęzycznych, na polskojęzycznych stronach nie można niewiele. Nie ma za wiele wiadomości na ten temat. I jeszcze nawiązując do świetności właśnie Polski, to innym blaskiem, który przyświecał właśnie Polsce w czasie jej świetności, była Litwa. A lit angielskie również oznacza oświetlony. Także tutaj etymologia ma naprawdę bardzo duże znaczenie, jest bardzo ważna. I samo słowo etymologia odnosi się do sensu prawdy albo prawdziwego sensu z greckiego. I tutaj myślę, że teraz mógłbym przejść do wątku źródła głosu. Wiem, że przejdziemy do Śląska, więc chciałbym cię zapytać, czy sprawdzałeś albo dochodziłeś etymologii nazwy miasta, śląskiego miasta Katowice? Nie. Akurat tego nie sprawdzałem. A my wspólnie pochodzimy właśnie z tego samego regionu. Ty pochodzisz z Górnego Śląska, ja pochodzę z Dolnego Śląska. Ale to jest cały czas Śląsk. To jest cały czas Śląsk. I to jest moje, ja to nazywam etymologiczne rozważanie. Tutaj Państwo możecie sobie sprawdzić, jak bliskie jest słowo głos i słowo szkło, które po angielsku glass, a my słyszymy głos, glass, głos. Jeszcze bliżej jest czeskie słowo chlas, prawda? Chlas, tak. Tutaj jest wymienność właśnie tych spółgłosek bardzo często, która z upływem czasu po prostu
Tak samo zmieniła się fonetyka i dlatego jest, żyjemy po prostu w jednej wielkiej, w jednym wielkim miksie językowym. Dlatego czasami jest może trudno do czegoś dojść, ale możemy to po prostu zrobić metodą wsteczną, czyli po prostu sprawdzić poszczególne słowa poszczególnych nacji, poszczególnych narodów. I tutaj właśnie zaczynając to rozważanie etymologiczne od słowa krzem, pokaże nam, jak to słowo jest połączone właśnie z wyrazem Śląsk. Tutaj możecie Tak. sobie Państwo sami przeczytać Śląsk bez jest nazwą komentarza. spolszczoną, tak. Silesia jest nazwą znaną w angielskim, a Silesia ma przedrostek SI, tak jak symbol krzemu. Krzem powszechnie nazywany pierwiastkiem życia, jest powszechnie występujący na Ziemi, ale nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś nas uczył, że krzem ma właśnie odniesienie do Śląska. Czyli kojarzymy Śląsk z węglem. Zgadza się. Także tutaj to jest moje takie etymologiczne rozważanie. To też zostawiam sobie. Państwo zostawiam pod rozwagę, czy to z kimś zarezonuje, czy nie. Dla mnie jest to jeden z wielu, od razu zaznaczam, jeden z wielu przykładów naszego połączenia, z naszym dziedzictwem narodowym, właśnie, które jest na Śląsku między innymi, czyli tak zwana Silesia, czyli Lechia, Silechia. To jest właśnie to miejsce. A skąd my się wywodzimy, skąd pochodzimy? Tak, słusznie zauważysz tutaj w tym tekście, że CH jest wymieniane na S, tak jak w przykładzie imienia Leszek, Lech. Tak, i to jest ta wymiana tej zgłoski. To jest ciekawe, wiesz, dlatego że Śląsk jest dziś kojarzony z węglem. Ale ja pamiętam opowiadania mojego dziadka o tym, że na Śląsku było wiele kamieniołomów. Wiesz, i często mówiło się o tym, że to są chłopi z kamieniołomów. A to by się kojarzyło raczej z krzemem, a nie z węglem. O tym, skąd się wzięły pokłady węgla właśnie na Śląsku, również mam materiały, ale o tym chcę po prostu powiedzieć stopniowo. To po prostu nabierze sensu, kiedy będzie wszystko po kolei omawiane. Jasne. Dlatego na razie tylko chciałbym nawiązać do Śląska, bo dla wielu osób to może być bardzo ważna informacja o naszej właśnie spuściźnie narodowej, mocą i regulującą świat form materialnych, czyli słowa w postaci dźwięków tworzą strukturę wibracyjną, która zawiera informacje. I taką strukturą właśnie jest ludzkie ciało. Czyli bardzo ważne jest to, co mówimy, wasze słowa. Bo one naprawdę mają konkretną informację w sobie, mają moc. Ludzkie ciało w całej swojej złożoności stanowi formę skrystalizowanego światła, czyli jest to już jakaś skondensowana forma. I w poszczególnych, mam nadzieję, kolejnych spotkaniach. Będę mógł omówić więcej szczegółów na temat właśnie ludzkiego ciała, ale tutaj nawiązując do głosu, chciałbym jeszcze powiedzieć o ciekawostce, jak nasi archaniołowie, których wszyscy znamy, czyli Michał, Gabriel, Rafał, Uriel, Symiel, Orifiel, Zachariel. Jeżeli napiszemy po angielsku, to wszystkie imiona kończą się na L. EL. Końcówka EL. Pokażmy to. I teraz pod spodem proszę sobie zerknąć. Przedrostek le w języku węgierskim oznacza
nie tylko dokonanie czynności, lecz również to, że czynność odbywa się z góry na dół. Czyli tutaj mamy O, to ważne. odniesienie do tego właśnie, jak duch staje się materialną formą i legien po węgiersku, niech się stanie, a lengiel to już Polska, Polak, Polak, leniek to esencja, legien, nie wiem, czy to poprawnie wypowiem, vilagosak, vilagosak, niech stanie się światłość, vilag to świat, vilagos to światło, albo vilagos. Także to myślę, że każdemu zostawiam pod rozwagę. To są takie właśnie moje rozważania etymologiczne, na tym, że się trzeba troszkę zatrzymać, zastanowić, przetrawić, zaabsorbować i wyciągnąć sobie swoje wnioski, czy to rezonuje i czy to ma właśnie sens, tak jak mówię. Mówiąc o głosie, znany jest wszystkim hymn narodowy, tak zwany Mazurek Dąbrowskiego. Włochy, co udało mi się zdekodować, są newralgicznym miejscem w ciele wielkiego człowieka i odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie systemu słuchowo-głosowego. I teraz z historii na terenie Włoch, a dokładnie w miejscowości Reggio Nelly Emilia, jeżeli dobrze wypowiedziałem, powstała pieśń Legionów Polskich Józef Wiedro jako hymn narodowy Polski. Jest twórcą właśnie słów tej pieśni, miał znaczny wpływ słowo le, legiony, przedrostek le odnosi się do odnosi się do mowy, do logosu, do głosu, do dźwięku. Natomiast przedrostek leg, legia, tutaj mamy znowu wymienność G, która się zmienia na CH, na H, czyli legia, lechia, to łacińskie leg, o, w terminologii anatomicznej odnosi się do czytania i pisania. Czyli tutaj mamy znowu odniesienie, które myślę, że jest bardzo istotne, szczególnie dla nas, dla Polaków. Mnie zawsze zastanawiały nazwy drużyn piłkarskich, tak na marginesie, jak wtrącę, i utrzymywanie poszczególnych nazw akurat w tych konkretnych miejscowościach. Czyli Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Lechia Zielona Góra, Lech Poznań, tak. I to zobacz, też jest jakaś pozostałość, jakaś spuścizna, że dalej istnieje. To dalej po prostu gdzieś tam mocno zakorzenione, dalej jest tak, używane. Tak, masz rację. Nie zwróciłem na to uwagi. I teraz wracając do Józefa Wybickiego, do Legionów Polskich. Historia ta miała miejsce już po trzecim rozbiorze Polski w latach 1796-97, a Józef Wybicki, będący szambelanem Stanisława Augusta Poniatowskiego, to jeden z wielu wybitnych Polaków, biorących czynny udział, ja to nazywam, w terapii wielkiego człowieka. I teraz samo słowo szambelan to jest dokładnie to samo, co podkomorzy. Jeżeli sobie spróbujemy wyobrazić, że jest komora serca, a ktoś ma funkcję szambelana na dworze królewskim, to znowu nabiera to sensu właśnie w odniesieniu anatomicznym. I teraz wracając do Włoch, na terenie Włoch, w Dolinie Liri, pod Monte Cassino w czasie II wojny światowej miały miejsce ciężkie walki, które miały otworzyć aliantom drogę na Rzym. Celem wojsk alianckich było przełamanie linii Gustawa, silnie ufortyfikowanego pasa umocnień obronnych wojsk niemieckich. Sprawdźmy więc, co było przyczyną wspólnego wysiłku tak wielu narodów, dlatego że bitwa o Monte Cassino
nazywana jest Bitwą Narodów. I sprawdźmy, że w tej bitwie brał udział mój teść. Tam został ranny i właściwie cudem uniknął śmierci. Ja mam przełomowe wydanie książki Melchiora Wankiewicza właśnie o bitwie w Monte Cassino i jeżeli podasz mi jego nazwisko, to myślę, że będę mógł odnaleźć. Tak, mogę to powiedzieć publicznie. Stanisław Uznański. Stanisław? Uznański. Uznański, dobrze. Spróbuję odszukać. I teraz fakt historyczny o bitwie o Monte Cassino. Pomiędzy 17 stycznia a 19 maja 1944 roku miały miejsce cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, nazwane Bitwą Narodów. Powszechnie znano bitwa o Monte Cassino, zwana jest także bitwą o Rzym. W walkach, które odbyły się w rejonie klasztoru na Monte Cassino, poległo ponad 1000 żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich narodowości, czyli Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Żydów. Całkowite straty po stronie alianckiej wyniosły 55 tysięcy zabitych i rannych, wśród nich Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Hindusi, Maorysi, Nowozelandczycy, Kanadyjczycy i południowi Afrykanie. I tutaj, jeżeli bym teraz mógł Cię prosić, Ziggy, o pokazanie anatomii wyrazu Monte Cassino, to nam obrazuje ważność tego miejsca. Także to pokazuje odniesienie miejsca Monte Cassino do wody. Samo słowo Cassino jest połączone z imieniem Cassian, Jan Cassian, który jest autorem wielu traktatów, pod wpływem których święty Benedykt opracował zestaw reguł dla zakonu benedyktynów. I święty Benedykt urodził się w Nursi i zmarł w Monte Cassino właśnie, tam gdzie znajduje się obecnie klasztor. Ciekawostką jest, że był bratem bliźniakiem świętej scholastyki, która towarzyszyła mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia poświęcony Panu Bogu, co ja nazywam wielkiemu człowiekowi. I święty Benedykt jest patronem i chroni między innymi od trucizn, chorób nerek, powstawania kamieni w woreczku żółciowym i wszelkich chorobowych zapaleń. I teraz, jeżeli mógłbym Cię prosić, Zygi, o pokazanie mapy, gdzie była tak zwana linia Gustawa. Tak, już to robimy. Czyli będziemy mogli zobaczyć, co blokowało dojście do Rzymu. A ja w tym czasie... To akurat widać ten fragment, gdzie jest anatomia wyrazu Rzym. Udało mi się zdekodować, co tak naprawdę kryje się za słowem Rzym. I tutaj z pomocą przyszła rosyjska forma fonetyczna, którą wymawia się Rim. I Rim po angielsku to jest obręcz, wieniec, otok, obwódka, otok. Kołnierz, a po łacinie Rima glottidis to głośnia, czyli część krtani składająca się ze strun głosowych i otworu między nimi. Wpływa na modulację głosu poprzez rozszerzanie lub kurczenie i jest to najwęższa część krtani. Każde uszkodzenie rima glottidis, czyli głośni, może skutkować ochrypłym głosem, bezgłosem lub trudnościami w oddychaniu. Linia Gustawa, jak widać na poniższej ilustracji, blokowała drogę do Rzymu, będąc jedną z wielu linii uciskających wąskie gardło. Widzimy zatem, jak ważnym anatomicznie miejscem, strategicznym miejscem jest właśnie ten obszar i dlaczego w tym miejscu odbyła się właśnie Bitwa Narodów. Także to jest mój sposób dekodowania w tym przypadku krtani, która według mnie właśnie należy do wielkiego człowieka w miejscu, którym obecnie nazywa się Rzym.
A żeby jeszcze bardziej potwierdzić ten fakt, jak ważna i szczegółowa jest ta informacja, że są to narządy głosowe, to każdemu myślę, że jest znana enklawa, która znajduje się na terenie Rzymu, enklawa o nazwie Watykan. I Watykan płynie z regularnych kazań, czyli kazania, które odbywają się właśnie z tego miejsca, a echo kazań głoszonych właśnie z balkonu Bazyliki Watykańskiej roznosi się po całym ciele, czyli po całym świecie wielkiego człowieka, po całym ciele wielkiego człowieka. Także to jest moje rozważanie i ukodowanie, jeżeli chodzi o krtani wielkiego człowieka, a jeszcze tylko dodam, że źródło głosu stanowi tajemnicze miejsce, które nazywa się lira i które znajduje się w mózgu człowieka. I to jest ta druga strona, jeżeli chodzi o biegun. Czyli źródło głosu to jest lira, znajdujące się w mózgu, a krtań to jest tylko miejsce, z którego głos jest emitowany. Czyli niesamowite, mam... wiesz, bo popatrz, popatrz na znów na odbicie tego w przestrzeni kosmicznej, bo ponoć to my, Ziemianie, jesteśmy Lirianami, potomkami Lirian. Wywodzimy się z Liry. To może mieć tak samo przełożenie już fraktalnie na większą skalę. Na anatomię, czy... tak, na anatomię kosmiczną czy galaktyczną. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Ale jeżeli znowu weźmiemy pod uwagę język polski, który jest dźwiękonaśladowczy, to też będzie miało duży sens. A dokończając wątek... Tak, proszę cię. Dokończając wątek Włochów, Włochy, to jest też bardzo ciekawa nazwa, dlatego że tylko w języku polskim dalej używana jest nazwa Włochy. Pozostałe języki używają Italia, Italii i tego podobne nazwy. Moje rozważanie etymologiczne odnosi się do tego, że Włochy, Włoszczyzna odnosi się do woskowiny, czyli do żółtawej, woskowatej substancji wydzielanej w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Jest mieszaniną gruczołów łojowych i gruczołów potowych. I komórki włosowate, zwane również komórkami rzęskowatymi lub inaczej komórkami słuchowymi, stanowią, wzmacniają fale dźwiękowe i przesyłają informacje słuchowe do pnia mózgu. Także tutaj mamy bardzo szczegółowy opis anatomiczny, który jest bardzo ważną informacją właśnie jak to funkcjonuje. A na potwierdzenie właśnie tej definicji anatomicznej moje rozważanie etymologiczne dotyczy słowa skala, które odnosi się właśnie również do narządu Cortiego, narządu spiralnego, który znajduje się w uchu. I skala po włosku to schody, drabina, a La Scala, słynna opera znajdująca się we Włoszech w Mediolanie. Opera, samo słowo jest liczbą mnogą od opus. Opus to dzieło artystyczne na wielką skalę, na dużą skalę. I myślę, że człowiek właśnie jest takim dziełem na dużą skalę. A słowo włoskie liryka odnosi się do poezji, wierszy lub tekstów piosenek. Także to jest, myślę, że dobry początek. Jeszcze to na dobry początek, to jest dobry wstęp do tego początku, ale chciałbym cię zapytać jeszcze o sposób dochodzenia do tego, jak ty to robisz, bo ja odkrywam, kiedy ty opowiadasz, ja odkrywam w sobie, pojawiają się we mnie nowe pokłady jakby wiedzy, które gdzieś tam głęboko są ukryte i mówię, aha, no tak, to jedno pasuje do drugiego, ale jak ty to robisz, jakie masz narzędzia do tego, jak odkrywasz te rzeczy? Przede wszystkim zapisuję jak najwięcej i później wracam do tych materiałów, grupuję je w całość, czyli to, co pasuje do jednego miejsca, do jednego narodu i szukam jak najwięcej wątków etymologicznych, które pasują do siebie. Czyli korzystam, tutaj możemy korzystać z internetu, z różnego rodzaju słowników elektronicznych,
mamy dostęp do źródeł, które nam pokazują właśnie tłumaczenie z wielu różnych języków. Także każdy może brać udział w tego rodzaju zabawie. A jeżeli dany wyraz ma później podobne znaczenie, podobną nazwę anatomiczną, to już nam pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. To jest trop. Tak. A jeżeli później jeszcze, tak jak u mnie akurat to się zdarzało, jeżeli do tego jeszcze później znajduję jeszcze miejsca geograficzne, które też mają taką samą nazwę i wydarzenia historyczne, których bohaterowie też często mają nazwę, która odnosi się właśnie do anatomii, to wtedy to się właśnie wszystko zazębia i układa w całość. Pięknie. Czyli małe kawałeczki składane później w dużą układankę. Tak, aby zobaczyć obraz wielkiego człowieka. Piotrze, to co? Konkluzja chyba taka, że zapraszamy naszych widzów do tej wspólnej zabawy, do tego wspólnego poszukiwania. My obiecujemy, prawda, Piotrze, że spotkamy się ponownie i będziemy snuli swoje rozważania. Ale jednocześnie chcielibyśmy, żebyście napisali do nas albo w komentarzach, albo w mailach, podam te namiary pod spodem, co wy myślicie o całym tym projekcie, a jednocześnie jeśli już przemyśleliście sobie, że coś jest na rzeczy, to czy zaczęliście tą zabawę? A jeśli zaczęliście, to co odkryliście? Napiszcie do nas. Piotrze, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Życzę ci chyba trzeba dobrej nocy, chociaż u mnie dopiero rano. Wyśpij się i cóż, do następnego razu. Ja dziękuję tobie, Zigi, serdecznie za zaproszenie i do następnego razu. Cześć. Cześć.